Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. Mam na imię Kamil i chciałem opowiedzieć Wam historię. Posłuchajcie. Troszkę zabrakło chyba takiego pokierowania mną, wiesz, takiej opieki, bo faktycznie ja lubię podążać za czymś. Lubię mieć jakiś cel i wsparcie. To mam na przykład teraz z moim trenerem, a z nim współpracuję już ponad 3 lata. Wiem, że mnie zna, wie, czego potrzebuje i to nawet nie chodzi o trening tylko i wyłącznie taki stricte fizyczny, ale też taką opiekę psychiczną, że tu sobie poradzę, tu trzeba przymknąć oko, tu trzeba mnie pogłaskać po głowie i w razie czego odpiszę Kasia spokojnie, powodzenie, uśmiechnij się i robisz to, co lubisz. Więc bardziej liczę na takie oparcie i to mi daje ogromną moc. To była Katarzyna Solińska. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym opowiadam historię ludzi, których w życiu prowadzi pasja i ambicja. Chęć poznania siebie i swoich granic. Moi goście dzielą się również technikami, które pomagają im dojść do celu. Dlatego odnajdziecie tutaj sporo wiedzy i inspiracji. Wszystkich łączy chęć spędzenia czasu, który został nam dany, świadomie, radośnie i w zgodzie ze sobą. Kasia po latach spędzonych na bieżni zakochała się w górach i w nich została. Swój pierwszy górski półmaraton odbywający się na Babiej Górze wygrała. Trzy Zuki wygrała. Grań Teatr wygrała. A w parze z Natalią Tomasiak wygrała również kultowe skyrunningowe zawody Monte Rosa Sky Marathon. Kasia prywatnie jest absolutnie uroczą osobą. Gdy biega, doskonale panuje nad swoimi emocjami, a gdy stoi na podium, jej uśmiech mówi, jak doskonale bawiła się na trasie. Kasia twierdzi, że nie lubi rywalizować. Czy tak jest naprawdę? Z ogromną przyjemnością przedstawiam Wam rozmowę z Katarzyną Solińską. Do tej pory znaliście ją z tabel wyników i zdjęć. Dzisiaj macie okazję poznać ją naprawdę. Jeszcze tylko taki mały komentarz ode mnie. W tym odcinku eksperymentuję trochę ze strukturą podcastu. Podzieliłem go na części, a każda z nich poprzedzona jest informacją, o czym w danej części będzie mowa. Taki mini spis treści. Zostawiłem również fragment wypowiedzi Kasi na koniec, aby zmotywować Was do słuchania podcastu do ostatniej sekundy. Dajcie znać, jak taka struktura Wam się podoba i napiszcie do mnie maila na ultra@blackhatultra.pl. A teraz już pierwsza część rozmowy z Kasią Solińską, w której dowiecie się o początkach jej biegania, jej stosunku do rywalizacji, kiedy pojawiają się kryzysy i dlaczego lubi biegać z orzełkiem na piersi. Posłuchajcie. Cześć Kasiu, witam Cię serdecznie. Cześć Kamil, witam również. Dziękuję za kolację w ogóle, była przepyszna. Bardzo się cieszę, starałam się. Tym razem ja się starałam w kuchni co, wyczarować. Normalnie Maciek gotuje? Powiedzmy, że ma zmianę od poniedziałku do piątku. Ja dobijam się co prawda na jakieś kolacje takie bardziej sałatkowe, także jestem królową sałatek i zup, którą miałeś okazję między innymi spróbować. No i w weekendy, jeśli jesteśmy w Krakowie, no to, to ja tutaj zarządzam kuchnią. Świetne było, naprawdę, dziękuję. I też czuję się bardzo ugoszczony. Cieszymy się, tam deser jest jeszcze na później. I coś w międzyczasie też się coś pojawi. Jejku, wczoraj też chciałem szybciej skończyć rozmowę, bo był deser, więc... To źle, że teraz o tym wiem. Kasiu. Kamilu. Opowiedz coś o sobie. Skąd ty się wzięłaś w ogóle? Jak to się dzieje, że nagle dziewczyna zaczyna biegać, nie biega po górach jakoś strasznie długo, no i biega taką Grań Tatr w 10,5 godziny, co mi się nie podoba, bo ja przebiegłem w 14. Gdzieś czytałem, że ty całe życie uprawiałeś sport. Tak, tak. No ten sport jednak gdzieś tam mi towarzyszył z mniejszymi, większymi przerwami, ale może od początku. Dawaj. Pochodzę z Draganowej. Wow, gdzie to jest? Z Draganowej. To jest mała miejscowość na Podkarpaciu w Beskidzie Nickim. Niedaleko położona od pewnie trochę nam znanej miejscowości Chyrowej, skąd jest start 70-tki Łemkowyny. To jest około 5-7 kilometrów od Draganowej, więc Łemkowyna to też trochę taki mój bieg, bo w
moich rodzinnych stronach. Także pochodzę właśnie z Draganowej, tam się wychowałam i spędziłam większość mojego życia. A moja biegowa przygoda zaczęła się... Ale poczekaj. Tak. Poczekaj. Chodziłaś po tych górach z rodzicami albo sama, albo z klasą na wycieczki? Poznałaś te tereny? Troszkę tak, ale nie wszystkie, powiem szczerze. A faktycznie gdzieś tam z rodzicami wybieraliśmy się na spacery, ale nie jakoś wysokie góry. Nawet Bieszczady początkowe były gdzieś tam za bardzo odległe, które teraz wydają się bardzo bliskie. Jednak w gimnazjum byłam członkiem PTTK, więc poznałam te góry właśnie dzięki też różnym rajdom, w których brałam udział z klasą czy ze znajomymi. Okej, a weekendowo jakoś z rodziną wychodziłaś też na jakieś spacery dłuższe górskie, czy... Tak, ale moja rodzina nie była taka typowo górska. Faktycznie weekendy spędzaliśmy aktywnie, ale na wakacjach najczęściej, nie wiem, jeździliśmy nad rzekę albo w zimie na narty, chociaż to też tak, no na Chyrowej jest wyciąg, więc tam też swoje pozjeżdżałam, aczkolwiek w tamtych czasach wyciąg był po drugiej stronie góry. Więc bardziej tak, nigdy nie było tak, że całe weekendy powiedzmy spędzaliśmy gdzieś w górach, czy w Tatrach, czy w innych rejonach gór, natomiast aktywnie spędzaliśmy czas to jak najbardziej. Fajnie. I co się dzieje, jak wyjeżdżasz stamtąd? Gdzieś do szkoły pojechałaś? Wiesz co, generalnie całą podstawówkę chodziłam do szkoły w Draganowej, natomiast gimnazjum mieliśmy oddalone o 16 km, więc dojeżdżałam do gimnazjum do Krosna, do Zręcina, przepraszam. Natomiast właśnie w gimnazjum już rozpoczęła się moja przygoda z bieganiem, tak trochę bardziej na poważnie. W podstawówce brałam udział w zawodach szkolnych, to było też dosyć popularne. No ja zawsze lubiłam biegać po prostu, gdzieś tam się ścigać z chłopakami. Moja mama ostatnio mi przypomniała, że tak opowiedziała mi taką anegdotkę, że jak brałam udział w jakichś takich właśnie biegach, nawet na WF-ie, na takich zajęciach w klasie i mieliśmy tam właśnie z chłopakami się ścigać, to ja ich puszczałam z grzeczności, żeby im nie było przykro. Chociaż nie wiem, czy do końca to była prawda, ale mówiła, że tak była, więc czyli taka rywalizacja w tobie siedzi od dawna? Właśnie do mnie chyba nie pasuje słowo rywalizacja. Nie? To co to chyba jest? Chyba nie. Ja bardzo lubię tak jakby chyba przekraczać swoje granice i ścigać się właśnie tak sama z sobą. Nie patrzę na osobę, która biegnie obok mnie, tylko bardziej skupiam się na sobie. I może to też pozwala mi na taką wolniejszą głowę i może dzięki temu gdzieś tam... Takie rezultaty. No, tak, coś pewnie w tym jest. Im bardziej rzeczywiście tę głowę się uwalnia, to bardzo pomaga. Nie? Jak tak relaksujesz się po prostu. Myślę, nie spinasz się na nic. Tak, powiem ci szczerze, że doświadczyłam już kilka razy nawet w biegach górskich właśnie takiej rywalizacji, chociażby w Sztawnicy w tym roku, gdzie naprawdę walczyłam z głową ponad moje siły, bo faktycznie pojawiła się dziewczyna, której nie znaliśmy, bo on na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych i biegła przede mną. Ja wtedy za mocno zaczęłam, więc faktycznie już na szczycie prychyby byłam po prostu wypompowana i wiedziałam, że ona jest przede mną, ja jej nie znam i ciągle gdzieś tam ją dochodziłam i uciekałam. I właśnie ta taka bezpośrednia rywalizacja, widzenie właśnie jej, to bardzo mi to przeszkadzało, więc chciałam jak najszybciej po prostu ją przegonić, urwać się i już biec po prostu swoje, bo wtedy już biegłam po prostu w komforcie, takim psychicznym. Nawet gdzieś tam myśląc, że uciekam, ale już nie widziałam po prostu jej przed sobą. Więc serdecznie gratuluję za to nasze ściganie. Ale faktycznie no wtedy walczyłam bardzo mocno ze swoją głową i wszelkimi emocjami, które tam się nagromadziły. Jak już jesteś pierwsza, to wtedy już nie rywalizujesz. To ciekawe. Nie, może nie jest tak do końca. Ale po prostu lubię wiedzieć, że daję z siebie po prostu wszystko. W tym roku też próbowałam właśnie wchodzić już na taki etap świadomości tego, że po prostu jestem dobrze przygotowana i po prostu chcę to pokazać na zawodach. Czasem z lepszym, czasem z gorszym rezultatem, ale najważniejsze dla mnie jest to, że ja i mój trener po prostu z każdych zawodów, z każdych właśnie gdzieś tam wyścigów wyciągamy wnioski, przyglądamy się temu i zastanawiamy się, co zagrało, a co, nad czym trzeba popracować. Czyli mocno się tak mentalnie przygotowujesz do tych zawodów. Masz jakieś techniki swoje? Właśnie nawet nie. Wydaje mi się, że gdzieś tam taka moja samoświadomość jest dosyć taka głęboka. Po prostu wiara w siebie, tak?
chyba tak, wiara w siebie i takie zrozumienie swoich emocji i tych emocji, które są na zawodach po prostu potrzebne. Poza tym wydaje mi się, że ja jestem takim prostym człowiekiem. Zakochałam się po prostu w biegach górskich, sprawia mi to ogromną przyjemność i lubię w tej przyjemności po prostu być. Więc ograniczam te negatywne emocje, te gdzieś tam emocje, które mi przeszkadzają i staram się skupić na tych samych pozytywnych kwestiach. Więc nawet jak mi nie idzie, to wtedy jest taka pauza, Kasia, zobacz, gdzie jesteś, rozejrzyj się, to jest coś, co kochasz, jesteś w miejscu, które po prostu lubisz, wśród ludzi, którzy są naprawdę niesamowici, więc skupiam się na takich wartościach, które po prostu to bieganie mi daje na każdym etapie, czy wygrywam, czy jestem z tyłu stawki, czy idzie mi, czy czuję się gorzej. Warto jest właśnie zrobić taką pauzę, refleksję i się uśmiechnąć i biec dalej. Wow, super. A jakie takie nieprzyjemne stany cię dopadają zazwyczaj? O czym myślisz wtedy, jak ci nie jest dobrze i musisz się z tego wyrwać? To co to są za rzeczy na przykład? Najbardziej nie lubię na zawodach, kiedy po prostu nie mam siły. Po prostu. Chociażby mogłabym powiedzieć taki przykład z tego roku, to były Mistrzostwa Świata w Portugalii. Dla mnie to było ogromne niezrozumienie tego, co się tam zadziało, bo faktycznie jechałam z tą świadomością, że jestem bardzo dobrze przygotowana. I może nie, że chcę powalczyć o jakieś bardzo wysokie lokaty, ale chcę po prostu mieć świadomość, że to, co wypracowałam, oddałam na zawodach. No ale się niestety tak nie stało. Super mi się biegło do gdzieś tam 20 kilometra, a później to był taki pstryk i nagle to wszystko uszło. I byłam strasznie zła, taka rozczarowana, więc takie emocje rozgoryczenia i niezgody na to właśnie, że po prostu te siły uciekły. I takie zastanawianie się, co zrobiłam nie tak w poprzedniej części tak zawodów czy biegu, że to się przełożyło na taki kompletny brak siły, bo ja to już wtedy naprawdę ciągnęłam głową, żeby dobiec do mety, a to było jeszcze kolejne 20 kilometrów, więc trochę sporo. Przy czym trasa mi się bardzo podobała, sama rywalizacja bardzo mi się podobała i to było trudne. No a co zrobiłam, żeby do tej mety dotrwać? No to cel był wyższy, bo biegłam z tym orzełkiem na piersi i stwierdziłam, że no choćbym miała tam się doczołgać, dojść, dotuptać, no cokolwiek, to ja się na tej mecie po prostu pojawię. I nieważne jaką lokatę będę miała taką świadomość, że po prostu zrobiłam wszystko. I faktycznie gdzieś tam na trasie wymiotowałam, zgubiłam się, więc przeszłam przeróżne stany fizyczne i psychiczne, ale dobiegłam. Taka zmęczona, ale z biało-czerwoną flagą. Tam chłopcy mi podrzucili właśnie flagę, więc miałam ten wbieg na metę taki z prawdziwego zdarzenia. I mimo, że rezultat nie satysfakcjonuje mnie do końca, to wiem, że tam naprawdę sporą walkę stoczyłam ze sobą, ze swoim organizmem i ze swoją głową. A jak myślisz, czemu ten orzełek dla ciebie jest taki ważny? Dlaczego? No. Wiesz, no... Czujesz się, nie wiem, patriotką, czy po prostu to jest taki specyficzny rodzaj zawodów, gdzie wy jednak reprezentujecie kraj? I to ma troszkę inny wydźwięk wtedy. Jak to czujesz? Wiesz co, i to, bo lubię być Polką, lubię mieszkać w Polsce. Miałam epizod, gdzie byłam na Erasmusie i mieszkałam przez pół roku w Portugalii. I wiedziałam, jak bardzo tęsknię za krajem, za moją rodziną. Więc wiedziałam, że nigdy nie będę osobą, która zamieszka po prostu za granicą na dłużej. Więc po prostu lubię być Polką. Druga część właśnie to jest to, o czym mówisz, że faktycznie bieganie w reprezentacji ma zdecydowanie jakiś taki większy wymiar, bo nie robi się to tylko dla siebie i dla swojego wyniku, ale też gdzieś tam obserwują nas nasi rodacy, trzymają kciuki i chcą, żebyśmy jako zawodnicy tak jak najlepiej reprezentowali po prostu Polskę poza granicą. Więc myślę, że tak, ale tutaj unikam słowa presji czy jakichś większych oczekiwań, ale bardziej takie zobowiązanie trochę. Czyli taki rodzaj ograniczenia jednak, który ci daje dodatkową energię, prawda? Tak. Fajnie.
A opowiedz, co dalej? Jesteś w liceum, zaczynasz biegać, puszczasz chłopaków pierwszy. W podstawce ich puszczałam, w gimnazjum już nie chcieli. Przepraszam, w podstawce puszczałam. Już się nie chcieli dać wyprzedzić, tak? Nie, już później nie. Tak, w gimnazjum, na przełomie podstawówki i gimnazjum, właśnie na tych zawodach w szóstej klasie zauważył mnie mój późniejszy trener Adam Przybysz. Ówcześnie trenował w krośnieńskim klubie biegacza KKB Mosir Krosno. No i zaprosił mnie na trening biegowy na stadion. Stadion ówcześnie żużlowy, więc to też było ciekawe doświadczenie biegać po żużlowej bieżni. W tym momencie, jak odwiedzam Krosno i stary stadion, jest przepięknie zmodernizowany, ma tartan pomarańczowy. Taka ciekawostka, kiedyś pojechaliśmy, już nie pamiętam, co to było za miasto. Wydaje mi się, że Mielec na zawody. Pierwszy raz startowałam na stadionie tartanowym, więc było troszeczkę tak oderwanego tego tartanu i ja sobie go wzięłam, bo tak mi się podobał, bo to była taka miękka nawierzchnia, coś niesamowitego. I mam go chyba do dzisiaj nawet gdzieś tam w domu rodzinnym. Tak, natomiast tak, od tego początku gimnazjum zaczęłam po prostu chodzić bardziej regularnie na treningi. Bardziej regularnie, to znaczy takie 5-6 razy w tygodniu, gdzie niedziela dodatkowo była startowym dniem. Więc trochę tego było. W części drugiej usłyszycie o tym, jak Kasia trenowała biegi w czasach szkolnych. Dlaczego rozstała się z bieganiem na jakiś czas? Czego oczekuje od trenera? Co robiła w Portugalii? I o przygodzie z kabaretem. I jakie wtedy dystanse biegałaś? Za młodzika biegałam 300, czasem zdarzały się 600 metrów, może tak 300 metrów, 600 metrów, natomiast za juniora głównie 400 metrów. Bardzo to lubiłam, bardzo, bardzo. Miałam super grupę właśnie zawodników, z którymi trenowałam. Byliśmy po prostu naprawdę prawdziwymi przyjaciółmi. Do dziś mamy relacje troszkę rzadsze, ale jak się widzimy, to po prostu jakbyśmy po prostu wczoraj się rozstali. Także to był bardzo taki wartościowy dla mnie moment w moim życiu. Myślę, że bardzo gdzieś tam mnie ukształtował jako człowieka i pojawił się też w dobrym momencie, bo wiadomo, że w gimnazjum też pojawia się dużo nowości, zmiana szkoły, zmiana otoczenia, zmiana znajomych, więc fajnie było mieć taki swój gdzieś tam ogródeczek, w którym się człowiek czuł tak stabilnie, tak swojsko i w którym się po prostu realizował, bo ja uwielbiałam chodzić na treningi i faktycznie mój dzień trwał od godziny gdzieś tam 7 do godziny 20, bo dojeżdżałam do Zręcina, do szkoły, no lekcje, po lekcjach jechałam do Krosna właśnie na trening, który zazwyczaj był około godziny 16, więc później 20 km z Krosna do domu, więc zazwyczaj byłam około 19.30, jadłam późną obiad o kolację i dopiero zasiadałam do lekcji o 20, więc kładłam się też dosyć późno. No i tak na okrągło. Oh, wow. No i tak na okrągło przez prawie 4 lata, bo w liceum gdzieś tam ta moja przygoda zaczęła się troszeczkę rozłazić z bieganiem i gdzieś tam skupiałam się bardziej na szkole. Jak wytrzymywałaś to wtedy? Mówisz, że miałaś fajne relacje z członkami zespołu, ale nie czułaś się przeciążona tymi treningami? Nie. Nie? Nie, właśnie o to chodzi, że ja naprawdę strasznie lubię biegać i to jest takie chyba we mnie naturalne. Mm. Oczywiście były takie ciężkie momenty, momenty gdzieś tam też buntu, no bo moje koleżanki gdzieś tam wychodziły ze znajomymi, tak, na pizzę, ciągle gdzieś jeździły, a ja jednak byłam w tym trybie takim treningowym, nie na wszystko mogłam sobie pozwolić, bo byłam też skupiona na tym, żeby się dobrze przygotować, ale też każdy trening był pełen gdzieś tam radości, śmiechu, wspólnych rozmów, więc to było naprawdę fantastyczne, też dzięki temu mogłam podróżować po Polsce, wtedy głównie po Polsce, wyjeżdżaliśmy na obozy po prostu nad morze, w góry, też właśnie w Ustrzykach Dolnych mieliśmy obozy zimowe. I to jest śmieszne, bo mimo, że te obozy były i wybiegłam na Lavorte i tak dalej, to nigdy jakoś nie wpadłam na pomysł, że po tych górach można biegać troszeczkę więcej. Także gdzieś tam byłam sfokusowana jednak na ten stadion. Więc nie byłam jakoś tak bardzo, bardzo przeciążona. Myślę, że gdzieś tam kluczowym momentem na rozstanie się troszeczkę z bieganiem
wpłynęło to, że po prostu mój trener zrezygnował z funkcji trenera. A wiem, że po prostu świetnie się z nim dogadywałam, on świetnie też znał moje możliwości i przygotowywał mnie właśnie pod ten konkretny dystans. Natomiast później przeszłam do innego trenera i też nam dobrze się współpracowało, jednak zaczęłam biegać troszeczkę inne dystanse, troszeczkę gdzieś tam tutaj właśnie 800, tutaj jakąś piątkę, tu dziesiątkę i przestałam po prostu mieć na tyle dobre rezultaty, żeby móc gdzieś tam liczyć się w polskiej stawce. Troszkę zabrakło chyba takiego pokierowania mną, wiesz, takiej opieki, bo faktycznie jestem osobą, która lubi być, ja lubię podążać za czymś, lubię mieć jakiś cel i wsparcie. Czyli potrzebujesz mentora takiego mocnego też. Tak. I wtedy jesteś w stanie z siebie dużo dać. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I to mam na przykład teraz z moim trenerem, a z nim współpracuję już ponad 3 lata. I po prostu wiem, że Wojtek, bo trenuję z Wojtkiem Mazurkiewiczem, wiem, że już na tyle długo trwa nasza współpraca i ma taki, a nie inny charakter, że wiem, że mnie zna, wie, czego potrzebuje i to nawet nie chodzi o trening tylko i wyłącznie taki stricte fizyczny, ale też taką opiekę psychiczną, że tu sobie poradzę, tu trzeba przymknąć oko, tu trzeba mnie pogłaskać po głowie i w razie czego odpiszę Kasia spokojnie, powodzenie, uśmiechnij się i robisz to, co lubisz. Więc bardziej liczę na takie oparcie i to mi daje ogromną moc. Super. To czemu w liceum? A, no opowiedziałaś, bo się tak, bo trener się zmienił, dystanse się zmieniły i postanowiłaś się oddać trochę szkole, tak? Wtedy? Tak, zdecydowanie tak. I też myślę, że gdzieś tam kwestia znajomych, też chciałam uczestniczyć troszeczkę bardziej w tym życiu. Wrócić do tego społecznego życia. Tak? Dokładnie tak, troszeczkę angażowałam się w inne aktywności. Mogę powiedzieć, że między innymi byłam członkiem kabaretu w szkole, także tak, występowałam na scenie, co jest bardzo śmieszne, bo ja bardzo tego nie lubię i się strasznie stresuję, traumuję, ale jakoś w tej odsłonie takiej bardziej humorystycznej się odnalazłam. Też uczestniczyłam w różnych takich aktywnościach szkolnych, jakieś wyjazdy, wymiany takie szkolne, więc też dużo się działo, myślę, że też w liceum, tylko troszeczkę w innym charakterze. I w tym okresie kompletnie sport odstawiłaś, każdy, czy? Nie, no jednak miałam tą łatkę biegaczki przyklejoną do siebie, więc wszelkie zawody szkolne w nich uczestniczyłam, więc pod tym kątem byłam aktywna, oczywiście gdzieś tam starałam się troszeczkę biegać, ale już nie w takim wymiarze jak wcześniej, więc to już było takie bardziej wykorzystanie tego, co jeszcze zostało w nogach i w głowie z treningu wypracowanego przez poprzednie lata. Kiedy nastąpił ten moment, że wróciłaś do tego sportu? Jak to wyglądało? Mam taki jeden punkt, do którego się odnoszę, jak właśnie mam pytanie, kiedy to się zaczęło. Tak. Więc myślę, że maraton w 2016 roku to jest taki punkt zaczepny, od którego można powiedzieć, odkreśliłam taką grubą linią przeszłość i budowałam swoją nową przygodę biegową. Natomiast muszę przyznać, że w momencie, w którym przyjechałam na studia do Krakowa, też podjęłam się na pół roku uczestnictwa w AZS-ie i na Uniwersytecie Pedagogicznym po prostu też gdzieś tam raz w tygodniu uczestniczyłam właśnie w treningach, byłam też na Akademickich Mistrzostwach Polski, więc gdzieś tam jeszcze starałam się troszeczkę zbliżyć do tego biegania, przy czym znowu trafiłam w naprawdę super środowisko. No ale na pierwszym roku też zdecydowałam się podjąć pracę, żeby po prostu sobie dorabiać, trochę odciążyć mamę, która głównie mnie utrzymywała, więc znowu praca, studia, na drugim roku podjęłam też drugie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na psychologii stosowanej, więc miałam dwa kierunki, pracę. A ten pierwszy kierunek to jaki był? To było bibliotekoznawstwo z nauczaniem języka polskiego, więc to był taki łączony kierunek. Ja jestem magister bibliotekarz, wiesz? Naprawdę? Tak. Ja do magistra nie dotarłam. Gdzieś tam jednak ta psychologia
stwierdziłam, że to jest jednak to, więc po 3 latach zakończyłam swoją karierę, aczkolwiek przeszłam przeróżne praktyki. Na pewno bardziej przyszłościowa jest psychologia. Tak? Myślę, że tak. Natomiast uznaję to doświadczenie za bardzo cenne. Zresztą w mojej rodzinie też mamy i pedagogów, i bibliotekoznawców, tak mogę powiedzieć, nie pracujących co prawda w zawodzie, ale czerpiących z tej wiedzy. Natomiast też praktyki w szkole dały mi trochę taką informację, że chyba to nie jest do końca to, czym chciałabym się zajmować. No i ta psychologia faktycznie przykuła moją większą uwagę, natomiast przez 2 lata łączyłam te 2 kierunki. Między innymi właśnie z Uniwersytetu Pedagogicznego pojechałam na wymianę studencką do Portugalii. To jest też zabawne, bo jak kształciłam się w kierunku nauczania języka polskiego w klasach 4-6 i gimnazjum, natomiast do Portugalii pojechałam na nauczanie wczesnoszkolne, o którym naprawdę miałam niewiele wspólnego, więc trzeba było troszeczkę nadrobić tych informacji i uwaga, miałam praktyki w portugalskim przedszkolu, gdzie ja nie znałam portugalskiego, więc wiem, wyprzedzam pytanie, nie znam portugalskiego, kilka podstawowych gdzieś tam zwrotów. Dzieci... Kasia, ty już wszystko wiesz, co masz powiedzieć, ja w ogóle się nie będę odzywał. Nie, ale o to często mnie po prostu osoby pytają. I takie 3-latki, wiesz, 3-latki, które ledwo co mówią po portugalsku, zająć się nimi, ale to było niesamowite doświadczenie, bo wtedy grała dużą rolę komunikacja po prostu niewerbalna, co było też taką świetną praktyką, trochę psychologiczną. No i świetne panie nauczycielki, które były naszym takim pośrednikiem i trochę tłumaczem. Między innymi nauczyłam krakowiaka tańczyć tak, od 3 roku do 6, bo to było akurat przedszkole, więc i trochę tej kultury, informacji o Polsce też ich gdzieś tam zaszczepić tymi informacjami, więc to było naprawdę super. A wykorzystywałaś jakieś umiejętności, które nabyłaś podczas występowania w kabarecie? Może nieświadomie. Może nieświadomie. Takimi dziećmi to trzeba nieźle grać chyba. Tak. I również ciałem, jak powiedziałaś, więc... Tak, ja myślę, że najwspanialszym łącznikiem wszystkich ludzi jest uśmiech. To prawda. Ja jestem chyba osobą, która lubi się uśmiechać i tym uśmiechem po prostu dzielić. I wydaje mi się, że właśnie to było bardzo pomocne narzędzie. W części trzeciej dowiecie się m.in. o tym, jak to się stało, że Kasia wróciła do biegania. Komu zadedykowała swój pierwszy półmaraton? Czym jest moment w życiu Kasi? I jak bieganie po górach pomaga w przeżywaniu życia świadomie? No i jak się w tobie narodziła myśl, żeby pobiec maraton? Tak, generalnie... Namówili cię znajomi, czy... No właśnie, powiem ci tak, że ja mam szczęście do spotykania w moim życiu odpowiednich ludzi. Odpowiednich ludzi. To jest cudowna umiejętność. Tak, tak. Nie wiem, czy umiejętność, ale... Myślę, że tak, bo wiesz, w życiu nie ma przypadków, więc to jakoś energetycznie musisz ich ściągać do siebie. To mam tą dobrą energię. Masz, chyba. Masz. Bo naprawdę ludzi, na których natrafiam, bo to jest ciągły proces, są naprawdę... niesamowici i dają dużo, dużo, dużo energii. Natomiast jeszcze wrócę kawałeczek do AZS-u, bo później faktycznie byłam bardziej zajęta studiami, ale miałam czas na to, żeby właśnie wrócić do biegania pod kątem właśnie półmaratonów. No Kraków jest takim miejscem, gdzie te półmaratony się sezonowo trafiają, jakieś biegi na 10, więc bieg świetlika, cokolwiek, więc czasem starałam się właśnie wystartować w takich zawodach, jednak zazwyczaj kończyło się to nieprzyjemną kontuzją, bo to był taki zryw, wiesz, jest półmaraton, 2 miesiące przygotowania, no to jakieś 2-3 treningi w tygodniu, typu wybieganie, bardzo to gdzieś tam nieświadomie. Ja też byłam taką osobą, która ściągnęła sobie treningi z internetu i po prostu gdzieś tam też oczywiście bazując na moim doświadczeniu z klubu po prostu sportowego, starałam się jakoś właśnie do tego przygotować. No jednak za mało wiedzy miałam wcześniej, żeby odpowiednio mój organizm do takiego wysiłku wytrenować, no i kończyło się to właśnie taką małą niechęcią, ale mój pierwszy półmaraton właśnie zadedykowałam mojej mamie. Ja lubię mieć taki cel
ukryty. Miała wtedy urodziny, więc w ukryciu zrobiłam taką koszulkę z napisem "Kocham cię, mamo". Ona stała gdzieś tam w połowie błoń, bo tam startowaliśmy. No i nie widziała tej koszulki, bo się skrzętnie ukrywałam pod jakąś kurtką, no ale jak ruszyłam, no to krzyknęła mi: "Mamo, zobacz na plecy". No i tam właśnie było "Kocham cię, mamo". Ona bardzo wzruszona. Ja również i właśnie powoli zaczęłam gdzieś tam znowu czuć te pozytywne emocje, które bieganie przynosiło. No, a wracając do ludzi, poznałam też chłopaka, który jeździł na rowerze, Adama, z którym byłam też w związku przez kilka lat. No i właśnie tak zaczęłam też mu opowiadać o tym, że kiedyś się trenowałam, kiedyś biegałam i tak mówi: "O, fajnie, no to taka aktywna jesteś". Tak, byłam. Więc zaczęłam trenować. Pamiętam, że to wtedy też było takie zwariowane, bo zaczęłam staż w szpitalach, ponieważ gdzieś tam brałam troszeczkę ścieżkę kliniczną w tej mojej psychologii, a więc bardzo wcześnie rano trening. Poza cel obrałam sobie maraton w kwietniu 2016, więc miałam chyba 5 miesięcy przygotowania, więc zaczęłam sobie coś tam biegać, więc rano właśnie trening, później wizyta w szpitalu na kilka godzin, później praca kelnerki, jakieś zajęcia gdzieś tam w międzyczasie, więc było dosyć intensywnie. No i w międzyczasie znowuż też znajomego zaprosił mnie na jakieś tam ćwiczenia Core Stability, które okazało się prowadził mój kolega z AZS-u. I okazało się, że też jest trenerem, więc pomógł mi po prostu przygotować się już bardziej treningowo, bardziej świadomie, rozpisując plan właśnie do maratonu, więc już takie ostatnie 3 miesiące miałam bardziej przemyślane. No i wystartowałam w tym maratonie krakowskim, dużo emocji i znowu miałam szczęście do kolejnej osoby, ponieważ na 11 kilometrze dołączył do mnie pewien pan, Polak, który na co dzień mieszka w Grecji. Gaduła okropna, ale tak mi to pomogło. Naprawdę był niesamowity. Przez 3/4 trasy po prostu opowiadał też dużo rzeczy. Zadawał pytania, ale uprzedziłam go, że mogą być moje odpowiedzi wybiórcze i bardzo zdawkowe. Ale to było niesamowite wsparcie, bo Kasia, napij się, Kasia za szybko, Kasia coś tam. I naprawdę tak szybko minął mi ten maraton. To było naprawdę niesamowite. No i też wspólnymi siłami udało nam się zrobić moją pierwszą życiówkę i tego pana też życiówka, więc... Jaki to był czas? 3:23. Może nie ma się czym chwalić, ale nie na tamten na moment... Maraton, super. Tak, na tamten moment było to dla mnie bardzo duże osiągnięcie i bardzo, bardzo się cieszyłam, że przebiegłam ten maraton swój i mam na koncie te 42. No właśnie, jak się poczułaś po takim dłuższym dystansie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja już nie pamiętam. Zregenerowałaś się w miarę szybko? Czy... Chyba, no nie miałam czasu, wiesz, na odpoczynek za bardzo, bo już praca czekała, już studia, już staż, więc nie było czasu jakoś na regenerację i wtedy też nie myślałam o tym, że potrzebuję jakiejś większej przestrzeni na to, żeby odpocząć. Po prostu to było odhaczenie tego półmaratonu, już mam to za sobą, no i idziemy dalej w ten świat, w to życie, z takim na razie brakiem pomysłu, co dalej biegowo, bo raczej zakotwiczyłam się w tym jednym moim wyzwaniu i nie planowałam jakoś tego, co dalej. I znowu się pojawiła kolejna osoba. Dawaj. Tak, no, ja pracowałam w restauracji, która nazywa się Moment, przez ponad 3,5 roku. Znowuż wspaniali ludzie, niesamowita ekipa i między innymi naszym stałym gościem był Michał Kwiatkowski. No i właśnie zaczął opowiadać, raczej, bo widział, że ja też biegłam maraton, bo akurat wymyśliliśmy sobie, że zupełnie osobno, że Moment to jest dobre miejsce na posiłek regeneracyjny, więc po prostu widziałam, że też jest ubrany na sportowo, więc podeszłam i zapytałam, czy biegał dzisiaj, no i okazało się, że coś tam tak. No i zaczęliśmy właśnie rozmawiać więcej o bieganiu i zaczął opowiadać mi o setce w Krynicy. I ja naprawdę byłam w takim ciężkim szoku, że naprawdę 100 kilometrów i że naprawdę biegiem i że naprawdę po górach i coś takiego w ogóle jest, istnieje. No i później zaczęły się właśnie rozmowy wokół biegania po górach. Tutaj w Krakowie mamy Lasek Wólski, więc wszyscy pewnie krakowiacy go dobrze kojarzą i to jest nasza alternatywa na bieganie właśnie po górach. Wszelkie treningi gdzieś tam w terenie, no to myślę, że to jest główne miejsce wybierane przez nas. Są zawody Grand Prix Krakowa, ówcześnie były taki najdłuższy dystans, to było 11 kilometrów, no i właśnie Kwiatek zabrał
wybrał mnie na te zawody. No i pierwszy raz właśnie biegałam już tak świadomie po takich, wiesz, leśnych ścieżkach, tutaj błotko. Tak prywatnie to jestem ogromnym fanem błota. Tak, i w lesie, w naturze, i to było takie odkrywcze, takie wow. Pamiętam, że właśnie to błotko było takie ryzykowne, ponieważ biegłam w zwykłych asfaltowych butach, więc nie byłam też fizycznie przygotowana do tego. Pamiętam, że byłam tak strasznie zmęczona, a potem szłam do pracy na 18 chyba na zmianę, więc zero czasu na regenerację, ale zakochałam się, po prostu się zakochałam jeszcze z tą świadomością, że są jakieś inne biegi, no to zaczęłam szukać. No i co znalazłaś? Znalazłam półmaraton, stwierdziłam, że może na początek tak rozważnie, więc weźmy półmaraton. No jednak nie wiem, czy góra, którą sobie wybrałam, była rozważna, bo była to Babia Góra. Był to jedna, druga Ultra Sky Maraton Babia Góra. To było mocno, tak. Dokładnie, więc dosyć sporo wspinaczki na tą Babią Górę było. Pamiętam, że wtedy dostałam też plecak właśnie z Salomona z bukłakiem, więc to też była taka nowość, że można ze sobą mieć picie na trasie i w ogóle. No ale wtedy też nie byłam jakoś wyposażona w żadne żele, bo też po prostu nie miałam takiej świadomości, no ale startowałam, no i ruszyliśmy z Zawoi, więc wyspinanie się na szczyt i zbiegnięcie z tego to jednak był kawał roboty. No i też bardzo starałam się obserwować to, co robią inni, bo to ja taka świeżynka, nie wiedziałam za bardzo co, jak, więc podglądałam panią, która była przede mną, jak właśnie robi, że się odpycha tutaj, jak podchodzi, że się odpycha właśnie dłońmi od ud, żeby gdzieś tam może jakoś sprawniej podejść, więc ją podglądałam, no ale w pewnym momencie gdzieś tam postarałam się ją wyprzedzić, no i wbiegam na szczyt Babiej i dostaję informację, że o, pierwsza kobieta. Ale jak to? Przecież myślałam, że jestem gdzieś tam w tyłu, zamykam jakieś po prostu zabezpieczam tyły dokładnie, natomiast okazało się, że jestem pierwsza i dostałam takiego jakiegoś wiatru w żagle i to był zbieg. No tam zbieg jest dosyć techniczny, bo tych kamieni jest dosyć sporo, ale naprawdę panowie, którzy gdzieś tam po zakończeniu zawodów podchodzili do mnie, to mówili, naprawdę jesteś walnięta, że tak zbiegasz, w ogóle się jakoś tak nie bałaś. I rzeczywiście tak to czułaś wtedy? Tak. Nie miałaś strachu na zbiegu? Nie, w ogóle jakoś tak po prostu jakbym się rzuciła w przepaść. Wow. To było naprawdę niesamowite. No ale przyszedł ten moment, gdzie troszeczkę mnie zaczęło odcinać energetycznie. To już było w sumie pod koniec, bo to było ostatnie jakieś 4 czy 3 kilometry. Natomiast po prostu miałam zagiętą też rurkę w bukłaku. Ona była akurat gdzieś tam od razu, raczej przed zakupem jeszcze zagięta i ja jej nie przetestowałam. I nie miałam po prostu dostępu do wody przez cały bieg, więc troszkę się odwodniłam. Też niewiele jadłam, bo też nie wiedziałam jak, więc w sumie tak na takim gdzieś tam... Tak na pusto kompletnie powiedziałam, tak. W sensie ani nie piłaś, nic nie jadłaś. Nie mogłam, tak. Naprawdę to było, wiesz, jakie to było rozczarowanie, kiedy bierzesz ten ustnik, chcesz się napić, a tutaj nic, ani pół kropelki. Ja sobie wyobrażam, ile trwały te zawody? W sumie dwie chyba i pół godziny, 2:50. A to jeszcze nie ma dramatu. Jeszcze nie ma dramatu, tak, ale faktycznie to było rozczarowanie. Później już większą wagę przykładałam. No i jeszcze musiałaś tę wodę przecież ze sobą mieć, no, więc tak, waga... 1,5 litra czy 2 litry było, więc... Byłaby szybciej, gdybyś nie miała tej wody. Ja się chyba turlałam po prostu z tej górki w takim wypadku. I co, wygrywasz tę Babią Górę w kategorii kobiet? Tak. Wow. I to był twój pierwszy bieg górski? Tak. Taki ekstra. Formalny, tak, tak. Później już zaczęłam właśnie szukać imprez, więc i w Ochotnicy się znalazłam na półmaratonie i na razie się tak chciałam trzymać właśnie tych dystansów krótszych, bo troszeczkę chciałam tak ostrożnie, stwierdziłam, że przecież mam całe życie na to, żeby obiegać góry, więc chcę to zrobić po prostu stopniowo. Tak chcę po prostu się rozwijać, poznawać swoje możliwości i gdzieś tam... Skupiałam się na tych dystansach, pojawiłam się też na Chudym Wawrzyńcu, czyli wtedy Małej Rycerzowej, bo to jest ten dystans krótszy. Lało wtedy tak strasznie, naprawdę. Było strasznie dużo błota, a ja byłam taka szczęśliwa, strasznie zmordowana, ale to było wspaniałe. I tam zajęłam akurat drugie miejsce w Ochotnicy, trzecie, więc coś tam się działo. Jejku, ale to w ogóle niesamowicie. Widzę, że te góry tak z całym dobrodziejstwem inwentarza po prostu kupiłaś. Czy pada, czy nie pada, tak. Błoto, czy jesteś zmęczona pod górę, czy nie. W ogóle zbiegasz jak szalona. Po prostu weszłaś w to. Tak. Cała. I lubisz to. Ojejku. Ekstra.
Chyba tak. Jeszcze robisz to z uśmiechem i... Kurczę, wiesz, to strasznie się często powtarza, wiesz, w rozmowach, które odbywam, że po prostu, wiesz, jak człowiek ma takie pozytywne odczucia w stosunku do tego, co robi, to po prostu, no, wychodzi to, no, po prostu wychodzi. Tak. I z tego jest i ogromna radość, i są efekty, i dystans do tego wszystkiego jest cholernie ważny, co nie? Tak. No. Tak, tak, to zdecydowanie. Ja naprawdę jak... Właśnie pojawiłam się w Zawoi i wystartowałam, to stwierdziłam, że to jest to. To jest to, czego ja po prostu potrzebowałam. Bo ja też te kilka lat temu nie byłam chyba osobą aż tak otwartą i aż tak radosną. No, gdzieś tam zawsze oczywiście miałam w sobie tą nie wiem, wesołość jakąś, ale w momencie, w którym już było dużo pracy, dużo stażów, obowiązków też dokładnie. Jednak też przebywanie w szpitalach psychiatrycznych to jest duże obciążenie dla też młodej osoby po prostu, więc już byłam taka zmęczona trochę i też z brakiem pomysłu na siebie, na życie, bo trochę też się rozczarowałam rzeczywistością, wiesz, kończę studia i kurczę, no tutaj chciałabym zacząć tak pracować w zawodzie, jednak... No, ciężko gdzieś tam było się zahaczyć. Też perspektywa dalszego kształcenia to perspektywa dużych kosztów po prostu finansowych, więc ciągła wizja tego, że musiałabym łączyć jakąś dodatkową pracę z nauką przez kolejne gdzieś tam 5 lat, myślę tutaj o perspektywie chociażby psychoterapii, to było dla mnie na tamten moment za dużo. I stwierdziłam, że chyba idąc w zawód psychologa czy psychoterapeuty na tamten moment, mogłabym ludziom nie pomóc tak, jakbym chciała. I szukałam trochę takiej swojej przestrzeni, gdzie ja zacznę się realizować, trochę zacznę siebie akceptować jako osobę. I te góry dały mi taką poszerzyły po prostu perspektywę i takie patrzenie na świat, że to nie jest tylko Kraków, że to nie jest tylko praca, dom i obowiązki takie stricte zawodowe, ale to może być znacznie więcej. I też nie mówię o tym, że można, nie wiem, że muszę zwiedzać cały świat, ale gdzieś tam bardziej świadomie przeżywać te chwile, chociażby w górach. Także to mi bardzo dużo dało takiej wiary w to, że wiem, po co jestem na tym świecie, że mam swoją przestrzeń, w której się po prostu realizuję, w której się czuję dobrze. A widzę, że też coraz częściej mogę być inspiracją dla innych osób, więc to jest dla mnie ogromna wartość dodana. Więc ja w momencie, w którym mam okazję pobiegać z kimś, czy komuś coś podpowiedzieć, to jestem bardzo, bardzo chętna do tego i to mi sprawia ogromną radość po prostu. Czy masz już jakiś podopiecznych, którym plan rozpisujesz? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Sądzę, obserwując twoje body language, mam wrażenie, że nie miałabyś nic przeciwko. Myślę, że nie. Myślę, że jestem... Tak, myślę, że chciałabym chyba pójść w tą stronę. W części czwartej dowiecie się, gdzie Kasia pracuje i jak łączy pracę z treningami. No dobrze, a powiedziałaś przed rozmową, że siedzisz obecnie w korporacji. Czyli co robisz? Tak, pracuję w agencji rekrutacyjnej, a jest to międzynarodowa firma, korzenie ma brytyjskie. Pracuję w rekrutacjach z obszaru business services, a jest to obszar po prostu centrum usług wspólnych, czyli jeśli sobie wyobrażamy właśnie korporacje, w których osoby, nie wiem, zajmują się księgowością, czy nie wiem, obsługą klienta właśnie taką międzynarodową, to ja właśnie takie osoby poszukuję dla naszych klientów i je rekrutuję. Także przeprowadzam rozmowy kwalifikacyjne i przedstawiam takie osoby do klientów. Więc nie jestem wewnętrznym HR-ze, jak można to sobie gdzieś tam wyobrazić, tylko pracuję w agencji, więc... Okay. Współpracuję z klientami i jeśli oni mają potrzebę zatrudnieniową, tak, to wtedy wkraczam. Wtedy ja. Wkraczasz. I czy twoje studia pomogły ci w uzyskaniu tej posady? Myślę, że tak. Myślę, że gdzieś tam widzę tendencję, że dużo osób właśnie po kierunkach psychologicznych wybiera ścieżkę zawodową właśnie w obszarze rekrutacji czy HR-u. Myślę, że też ze względu na to, że to jest duży czynnik ludzki, a więc tutaj współpraca z drugą osobą jest niezwykle ważna, czy to
komunikację, kompetencje takie komunikacyjne, zrozumienie takich mechanizmów właśnie. No i też chyba umiejętność czytania drugiej osoby, prawda? No myślę, że tak, ale myślę, że to też taka umiejętność aktywnego słuchania. Mhm. I rozumienia takiej osoby i faktycznie wyczytania, czy ta praca, to środowisko będzie dla tej osoby odpowiednie. Mhm. Bo to nie sztuka zatrudnić osobę, która po kilku miesiącach jednak stwierdzi, że to nie jest miejsce dla niej. Mhm. Warto i ważne jest, żeby z kandydatem czy klientem rozmawiać, żeby ta współpraca była taka długoterminowa i satysfakcjonująca, więc myślę, że te studia na pewno jakoś mi pomogły i na to wpłynęły, aczkolwiek no, ja miałam taką ścieżkę gdzieś tam bardziej kliniczną, więc właśnie nie psychologia pracy, nie właśnie PR czy marketing, który też się pojawia właśnie w obszarze HR-u, więc musiałam się tego też nauczyć. Ten biznes, w którym ja pracuję, jest też dosyć specyficzny, bo w Krakowie i pewnie w Warszawie, to dobrze o tym wiesz, ten rynek jest bardzo dynamiczny, inwestorów w Polsce jest naprawdę masa i jest bardzo, bardzo dużo pracy, nawet więcej pracy dla osób niż osób, które mogłyby tę pracę wykonywać. A dużo czasu ci zajmuje ta praca, którą teraz wykonujesz? Standardowo gdzieś tam jest to 8 godzin, jednak zdarza mi się, niestety za często, że zostaję jednak dłużej w pracy. Dlaczego? Jednak źle znoszę faktycznie takie momenty, kiedy nie dopełnię pewnych obowiązków. No i też jednak dostępność kandydatów na rozmowy jest też specyficzna, ponieważ są dostępni poza godzinami swojej pracy, które są również godzinami, w których ja teoretycznie nie pracuję. Jednak no ze względu na biznes staram się być też elastyczna. Oczywiście nie dajmy się zwariować i gdzieś tam nie przeprowadzam rozmowy o godzinie 20, ale w momencie, w którym naprawdę kandydatowi trudno jest wygospodarować czas w ciągu pracy, no to staram się być troszkę bardziej elastyczna. No i wtedy zjada to te moje godziny. No właśnie, jak to łączy z treningami wszystko? Duży temat. Nie, to po pracy po prostu wracam do domu i... Przed pracą nie udaje ci się nic robić? Czasem też, nawet powiem szczerze, że coraz częściej, a wdrażam to rozwiązanie przed pracą. Nawet ostatnio taka zabawna sytuacja, bo w zeszłym tygodniu właśnie miałam robić jakieś podbiegi, które robiłam na Kopcu Kraka, jednak to jest kawałek od mojego domu, więc gdybym miała pojechać na Kopiec Kraka, zrobić trening, wrócić do domu, przygotować się do pracy i pojechać do pracy, no to jednak musiałabym bardzo wcześnie wstać, a jeszcze miałam plany po pracy, więc chyba mogłabym mieć trudność z funkcjonowaniem w drugiej części dnia. W związku z tym pojechaliśmy z matkiem, moim chłopakiem właśnie na trening, ale w drodze powrotnej na trasie do mojej pracy wstąpiliśmy do jego brata, gdzie ja się umyłam, wzięłam prysznic, przygotowałam do pracy i pojechałam od razu do biura, Maciek wziął moje rzeczy, więc staramy się logistycznie to po prostu jakoś rozwiązywać. W pracy nie masz prysznica? Nic mi o nim nie wiadomo. Może jest, ale po prostu z naszego biura niewiele osób z niego korzysta, więc też jakoś ja też nie wyrażałam takiej chęci poszukiwania. No a poza tym u kobiet to jest trochę inaczej, bo to jednak makijaż, włosy i tak dalej. Wy chłopcy naprawdę macie super ekstra, wygodnie, bo weźmiecie prysznic, ubierzecie się i już, a u nas to jednak troszkę kosmetyczka, suszarka. W części 5 Kasia opowie o swoich najważniejszych biegach w 2019 roku. Które zawody z tych tegorocznych, w których startowałaś, tak utkwiły ci w pamięci najbardziej? Myślę, że taką wisienką na torcie tego sezonu zdecydowanie była Monte Rosa, Time Marathon. Na pewno bardzo duży wpływ na mój sezon miał start w Transgran Canaria i myślę, że tym takim moim biegiem w Polsce, ale takim moim biegiem, w którym ja się tak w pełni zrealizowałam, no to był bieg Ultra Grand Tatr. To są takie top 3 z tego sezonu. Myślę, że tak, to były te największe wyzwania, aczkolwiek te pomniejsze miały też ogromną wartość i ogromny wpływ na cały
na cały rok. A na grani teatr toczyłaś jakąś ostrą walkę z kimś? Jak to wyglądało? Nie było jakiejś takiej walki, gdzie ja czułam dziewczyny, czy widziałam. Wydawało mi się, że widziałam dziewczyny w momencie, w którym Miśka, w którym podchodziłam chyba pod ster robociański. Wydawało mi się, że widziałam różową koszulkę. I wydawało mi się naprawdę bardzo intensywnie, że widzę Miśkę na tej ostatniej polanie, to było jakieś 4 km czy 5 przed metą, gdzie ja po prostu zobaczyłam tą różową koszulkę i myślę sobie, no nie wierzę, cały bieg, gdzieś tam udało mi się wywalczyć to, gdzieś tam pierwsze miejsce i tak mi się dobrze biegło, a teraz w takich ostatnich kilometrach po prostu jestem gdzieś tam bliska stracenia tej pozycji, więc wtedy zaciskałam strasznie zęby. Okazało się, że jednak na mecie miałam przewagę 15 minut, więc mi się wydawało, tak. ale takiej bezpośredniej rywalizacji nie czułam, bo właśnie to, o czym ci mówiłam wcześniej, byłam bardzo skupiona na sobie i na tym, gdzie jestem. Chodzi bardziej o górę i o przestrzeń niż na to, która jestem. Ja też biegłam ze skręconą kostką, więc w ogóle ten udział w tych zawodach był dla mnie bardzo dużą niewiadomą. Bo skręciłam kostkę po prostu tydzień wcześniej na wyjeździe w Austrii i to było bardzo poważne skręcenie, to znaczy miałam bardzo opuchniętą, bardzo duży obrzęk, więc nawet jak wstawałam w nocy na start, no to na palcach się opierałam, bo po prostu ta kostka mnie bolała i jak sobie teraz tak przypomnę te zbiegi po tych kamieniach, bo to nie wiem, jak to zrobiłam. A która część trasy była dla ciebie? Dwa pytania. Tak. Najtrudniejsza i drugie pytanie, najładniejsza. Najładniejsza? Ojej, najładniejsze były dwie. To już mam przygotowane, bo ja po prostu... To już mam tak, przygotowane. To znaczy przygotowane pod tym kątem, że pamiętam tak. te emocje na początku, jak podchodziliśmy pod Grzesia i pod Rakoń, bo wtedy był wschód słońca. No tak. I on był tak bajeczny, że to po prostu w głowie się nie mieści. Nawet jak właśnie podchodziłam pod Grzesia i szedł przede mną jakiś pan i mówił, odwróć się, zobacz, jak jest pięknie, bo akurat wtedy wschód mieliśmy za plecami. To było takie wow, ale cudownie, więc na pewno wtedy to był najpiękniejszy i drugi, w którym właśnie zrobiłam takie wielkie wow, to był zbieg z Krzyżnego w Dolinę Pięciu Stawów. Wtedy ta sieklawa, tak, ona się tak rozchodziła jak taka pajęczyna, akurat pogoda nam się fantastycznie udała i co prawda na Krzyżnym to była ogromna mgła, a później się wychodziło właśnie w stronę Doliny Pięciu Stawów i przepiękne słońce, mnóstwo co prawda turystów, ale jednak to otoczenie było tak niesamowite i byłam po prostu zachwycona. Tak. No i ostatni moment to wbieg na metę, bo po prostu... To zawsze jest super. To było super, tak, to było super. A najtrudniejsza część Krzyżne. Trasy? Krzyżne. Krzyżne, tak, naprawdę. Już w tamtym momencie, jak podchodziłam, już byłam po prostu zmęczona. I tylko miałam w głowie słowa Emily Forsberg, bo na wyjeździe w Austrii przeczytałam jej książkę i właśnie ona mówiła, że tak jak ma kryzysy, to mówi do siebie i do swoich nóg tak nóżka za nóżką, kroczek za kroczkiem i właśnie ja tak powtarzałam sobie, że tutaj kijki, tutaj nóżki i tak sobie szłam po prostu, ale w którymś momencie to trwało już za długo i byłam po prostu zmęczona i chciałam troszkę już urozmaicenia, nie tylko pod górę takiego żyłowania się, ale byli tam też rodzice Marcina Rzutko, którzy tak fantastycznie kibicowali, że dodali jeszcze takiej mocy pod koniec i to było takie duże ułatwienie. No ale wtedy faktycznie byłam już po prostu zmęczona. A zbieg z tego Krzyżnego? Techniczny strasznie, prawda? Jak ci tam było? Tak, to prawda. Tak, ale mieliśmy tam małą przygodę i spotkaliśmy Łukasza Zanowskiego, którym zajmowali się turyści, bo on się troszkę gorzej poczuł. Ale oni też wspominali, że zadzwonili po TOPR i helikopter gdzieś tam miał go po prostu zabrać z tego zbiegu. No i faktycznie gdzieś tam zobaczyliśmy, że jest zaopiekowany i stwierdziliśmy, że zbiegamy dalej. Więc gdzieś tam te emocje związane też z Łukaszem, z tą całą sytuacją zabrały trochę uwagi.
i już tak nie zastanawiałam się nad tym zbiegiem. Faktycznie najtrudniejszy moment chyba zbiegu to był w momencie, w którym już minęliśmy Dolinę Pięciu Stawów i zbiegaliśmy do Wodogrzmotów Mickiewicza, bo tam oprócz tego, że było dużo kamieni i zakrętów, to jeszcze ogromna ilość turystów, na których trzeba było jednak uważać, bo faktycznie razem dzieliliśmy tą przestrzeń, więc nie należało gdzieś tam ich za bardzo usuwać i dawać im komunikaty, że my tu jesteśmy ważniejsi, myślę o biegaczach, więc trzeba było tak uważać, być takim właśnie tak. A turyści schodzili ze ścieżki, starali prawda? Się tak, oczywiście starali się tak, natomiast no, czasem jednak jest ten pęd, tak. Ludzie są po różnych stronach ścieżki, więc to nie jest tak, że się trzymają tylko lewej, czasem po prostu ktoś się zagapi tak. Albo odwróci i nagle jesteśmy zbyt blisko siebie, ale nie było jakichś takich bardzo ekstremalnych sytuacji z turystami, raczej też jak widzieli numerek startowy, tak. To starali się gdzieś tam odsunąć. Poza tym ja byłam którąś z kolei zawodniczką, więc chyba byli gdzieś tam świadomi, że coś się dzieje, więc starali się jednak zachować taką... No fajnie, wspaniale się zachowywali. Ja jakoś się spodziewałem, że będzie większe niezadowolenie po stronie turystów, ale zachowywali się rzeczywiście super. Tak, właśnie jeszcze na numerku były nasze imiona, więc ja bardzo często, o pani Kasiu, czadu. Kasia. To było takie super. Znają mnie, wow. A tutaj mi się okazało, że mam imię na numerku. Słuchaj, a powiedz, wschodnia część czy zachodnia część Tatr jest trudniejsza? Znaczy początek jest, tam się strasznie łatwo jest po prostu zniszczyć na początku, tak. Prawda? A tak. Z kolei w tej drugiej części są zagrożenia związane ze zbiegami technicznymi i z tak. bardzo mocnymi podejściami. Jak myślisz, która część tego biegu pod tym względem była trudniejsza dla ciebie? Wiesz co, myślę, że ta pierwsza też pod tym kątem, że wyzwaniem jest to, żeby to zrobić ze świadomością, że ten dystans jest długi i żeby się faktycznie nie wyeksploatować na tych pierwszych częściach. Faktycznie zbieg do Hali Ornak, on był dla mnie ogromnie trudny. Też przez tą skręconą kostkę, ale tam po prostu te kamienie są właśnie tak nieregularnie ułożone, są te przestrzenie między kamieniami, więc tam naprawdę bardzo łatwo się potknąć, no i nachylenie jest bardzo strome, więc no chłopcy mijali mnie akurat w tamtym miejscu, więc jak ja widziałam, co oni wyprawiają, jakim tempem oni biegną, naprawdę z dużym podziwem. I zastanawiałam się, którego spotkam takiego właśnie gdzieś tam przewróconego. Rozpłaszczonego, tak? Ale akurat bez szwanków. Aha. Bez szwanku. Więc myślę, że ten moment był taki chyba najtrudniejszy dla mnie. Bo same podejścia, to one wymagają od nas dużej siły. Ale jednak zbiegi mają to ryzyko, że wystarczy jedno przewrócenie i naprawdę nie wiadomo, co się tak. może z nami stać. To może być koniec biegu. No. Dokładnie. Więc tutaj myślę, że stricte zbiegi są takim większym zagrożeniem. Chociaż zbieg z Kasprowego to też było wyzwanie. Było. Tam jeszcze zakręty wchodziły w grę, więc... Tak, i po schodach się tam zbiegał. I po schodach. Tak. Więc faktycznie tam jak jakiś turysta krzyczał, że powodzenia, to naprawdę trzeba było tak. być skupionym tylko na tym, gdzie postawić kolejny krok, a nie podziękować. Także ja z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy kibicowali, a którym nie odpowiedziałam, ale no tam trzeba było być faktycznie takim zdecydowanie skupionym i wpatrzonym tak. w to, co przed nami. To prawda. No dobrze, to opowiedz o Monterozie, bo to była niesamowita impreza również dla nas, dla osób, które siedziały tutaj w Polsce i obserwowały, wiesz, to wszystko, bo jejku, wspaniałe zawody. Może powiemy słuchaczom, co to jest za rodzaj zawodów? Tak, Monterosa są to zawody typu skyrunning i trzeba powiedzieć, że jest to kolebka skyrunningu, ponieważ właśnie zawody, które odbyły się bodajże w 93 roku, były uznane za pierwsze zawody właśnie tego rodzaju, gdzie przewyższenia są naprawdę bardzo duże, powyżej 2000 metrów na niedużym odcinku. Tutaj w przypadku Monterosy jest to 36 km, 3,5 tysiąca metrów
w górę. No i one odbywają się też na takich dużych wysokościach, o może tak. Czyli to już są wysokości powyżej 2000 metrów minimum. W przypadku Monterosy najwyższy szczyt, czy najwyższy punkt biegu to jest 4,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. To było niesamowite doświadczenie i niesamowite wydarzenie, szczególnie dla mnie. Bo tak jak w 93 roku te zawody zostały rozegrane pierwszy raz, tak w 2019 roku to był mój pierwszy start w tego typu zawodach, więc dla mnie to też był poniekąd pierwszy raz. A, bo jeszcze powiedzmy, że to jest bieg w parach, odbywa się. Tak, tak, oczywiście. To jest szalenie ważne. To jest szalenie ważne, tak, że tutaj formuła biegu jest to bieg faktycznie w parach, tutaj można biec w parze mieszanej albo w parze po prostu jednej płci, czy to kobiety, mężczyźni i właśnie miks. Ja miałam przyjemność biec właśnie w parze z Natalią Tomasiak. Znamy się już kilka dobrych lat. Nasza znajomość właśnie rozwinęła się ze względu na bieganie, biegi górskie. Też z Natalią po prostu gdzieś tam się dobrze dogadujemy i fajnie nam to bieganie w parach wyszło, że tak powiem. Trenowałyście jakoś razem specjalnie pod ten bieg? Pomidor? Nie, generalnie... Na żywioł poszłyście. Troszeczkę tak, przyznam, że troszeczkę tak. Aczkolwiek w momencie, w którym byłam na Gran Canaria w lutym, ja byłam na 2 tygodnie, Natalia dołączyła po prostu na tydzień, więc wtedy miałyśmy okazję pobiegać troszeczkę więcej. Oczywiście gdzieś tam we wcześniejszych latach też wybierałyśmy się razem na treningi, więc czy na jakieś wybiegania, czy to w Tatrach, czy gdzieś tutaj w Beskidach. Więc to też gdzieś tam ta decyzja wspólnego biegu była wnioskiem naszej znajomości też pod kątem właśnie biegowym, ale też Natalia po prostu troszeczkę znała i mój charakter i gdzieś tam moje możliwości. Także ta Hiszpania to było takie pośrednie przygotowanie, można powiedzieć. Natomiast nie miałyśmy okazji faktycznie potrenować w troszeczkę wyższych górach, typu właśnie Tatry, troszeczkę bardziej technicznych. No i przede wszystkim zabrakło nam czasu i gdzieś tam takiej wspólnej przestrzeni na trening, chociażby w biegu z uprzężą czy z liną. Więc takiego obycia się z tym sprzętem troszeczkę nam zabrakło, szczególnie po mojej stronie, chociaż myślę, że to też jest kwestia współpracy, no bo tutaj jesteśmy... No właśnie, opowiedz trochę, bo to jest bardzo nietypowy bieg. Tak. My startujemy z miejscowości Alagne, a jest ona położona na wysokości około 1300 metrów nad poziomem morza, więc te pierwsze kilometry, powiedzmy do poziomu 2200, no to biegłyśmy po prostu takimi polanami, które były porośnięte trawą, więc ten śnieg zaczynał się troszeczkę właśnie w wyższych partiach, no i wtedy też na właśnie tej wysokości 2200 musiałyśmy założyć raczki, a właśnie żeby na tym śniegu się sprawnie poruszać. Natomiast startowałyśmy już ubrane w uprząż. No i ja też miałam na sobie zawiązaną 10-metrową linę, którą po prostu musiałyśmy się związać już na wysokości ponad 3200. Tak, a tam widziałem jeszcze na świetnych zdjęciach Janka Nyki linę, która była rozciągnięta od pewnego momentu. Czy wy w nią się wpinałyście również podchodząc, czy tylko schodząc? Tak, tak, tak. To był obowiązek. Był po prostu kuluar, gdzie właśnie ta lina była, ta poręczówka można powiedzieć, poprowadzona i musiałyśmy się po prostu wpiąć w tą linę i przejść, pokonać ten kuluar po prostu wpięte z zabezpieczeniem. No i przy zejściu również. Natomiast przy zejściu okazało się to strategiczne i bardzo ważne, ponieważ w momencie, w którym już zbiegałyśmy, temperatura troszeczkę podskoczyła, mimo że dalej było zimno, słońce operowało bardzo mocno i ten śnieg po prostu się roztapiał bardzo, co powodowało, że było bardzo ślisko, ale naprawdę to był krok i byłeś w stanie przejechać 10, 20, 30 metrów bez kontroli zupełnej, z ogromną prędkością. No tam jednak w tym kuluarze nachylenie było dosyć spore. No i właśnie te zdjęcia Janka Nyki, one troszkę wyglądają właśnie jak w takim kabarecie, jak w takim trochę nieporadnym upadku, ale naprawdę to był moment, w którym ja się strasznie bałam, bo byłyśmy wpięte co prawda w linę, ale ta prędkość, którą my uzyskałyśmy, bo ja się potknęłam i się ześlizgnęłam, Natalia również. Natalia była za mną, więc konsekwencją tego upadku było to, że po prostu ja wisiałam na mojej ręce całym ciężarem ciała tylko na przedramieniu, a więc myślałam, że mi po prostu z barku wyrwie tą rękę, bo jednak
60 prawie, czy tam no więcej nawet, jak miałam tą linę, kilogramów wisiało na tej ręce, więc no, to było bolesne. No jeszcze twarzą w śnieg, Natalia na mnie po prostu zjechała, wylądowała na mojej głowie, więc ja też po prostu nie byłam w stanie oddychać. I jeszcze w tych raczkach byłyście, tak? Dokładnie, a ona, żeby wstać, musiała się też odepchnąć, musiała się gdzieś tam zaprzeć, więc też na mojej dłoni stanęła, więc to po prostu no, była kwestia tego, żeby się z tego jakoś uwolnić i wyjść cało, więc super, że miałyśmy to zabezpieczenie i ono było naprawdę niesamowicie, niesamowicie ważne, żeby sobie nic nie zrobić krzywdy. No i jakoś się udało, ja faktycznie gdzieś tam też musiałam się odepchnąć i to była ogromna adrenalina, więc myślę, że dlatego tak sprawnie poszło, że tutaj tych emocji było strasznie dużo, ale połączonych z takim dużym lękiem, bo mimo wszystko niby jesteśmy zabezpieczeni, ale z drugiej strony no, jest no jasne, taki pęd. Tak, możecie skręcić sobie przecież wszystko. Dokładnie, więc ja się tam autentycznie bałam, tak. Ale pozbierałyśmy się i była tam osoba, która troszeczkę tym koordynowała i podpowiedziała nam, żebyśmy po prostu odwróciły się twarzą do śniegu i schodziły po prostu bardzo ostrożnie, wbijając się stopami w śnieg. Mm-hmm. No i jak ten bieg w parach w ogóle? Jak ty to oceniasz? To jest chyba kompletnie coś innego, prawda, niż bieganie solo. Zwłaszcza jeszcze do tego, jak jeszcze jesteście związane liną, to chyba musi być zupełnie inna para kaloszy. Dokładnie co, tak. Nie? Dokładnie tak. Zdecydowanie to spięcie liną jeszcze gdzieś tam potęgowało to wrażenie, że jesteśmy zdecydowanie tutaj razem. Zespołem. Tak. Zespołem, dokładnie. I że to nie jest pojedyncza walka, tylko tutaj zmierzamy się ze swoimi gdzieś tam ograniczeniami, możliwościami i możliwościami, ograniczeniami drugiej osoby. Więc zdecydowanie. No i tutaj mamy i plusy, i jakieś ryzyka, które wiążą się z tym, że biegamy w parach, bo plusy zdecydowanie są takie, że mamy tą dodatkową motywację, mamy to dodatkowe wsparcie też pod kątem właśnie mnie i Natalii i naszego duetu, no to tutaj każda z nas była gdzieś tam mocniejsza w innych obszarach. Ja byłam mocniejsza troszkę bardziej siłowo, Natalia bardziej technicznie i taktycznie, bo ona też już rok wcześniej biegła ten bieg, więc wiedziała z czym się to wiąże, więc na początku biegu też mnie stopowała, bo ja oczywiście jak zawsze koń wyścigowy po prostu. Jeszcze to było po Mistrzostwach Świata w Portugalii, więc miałam taki głód. Chciałam się po prostu tak zmęczyć na całego. Tak wiedzieć, że jak dobiegnę do maty, to ja po prostu wiem, że każdy centymetr był pokonany na 100%, 115%. Więc od samego początku gdzieś tam mi zależało na tym, żeby tak mocno, mocno ruszyć. Natomiast Natalia fajnie to koordynowała, że Kasia spokojnie. Mhm. No też ona miała taką świadomość tego, co się może wydarzyć na górze, bo rok wcześniej z Natalii miała taki problem, gdzie właśnie ona miała jakiś atak, tak, paniki, trochę ta przestrzeń ją przeraziła. No i była wielka niewiadoma, jak ja zareaguję, bo dla mnie to był pierwszy wyjazd w Alpy, tak. Pierwszy wyjazd powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, 2200. No tak. Więc ja też nie jeżdżę na nartach, nie jeżdżę na turach jeszcze, więc tym bardziej ja nie byłam oswojona z takimi przestrzeniami i nie wiedziałam, co się tam wydarzy, i Natalia też nie, więc jej wiedza, jej świadomość była tu kluczowa. No i u mnie też mocne zbiegi, więc tutaj gdzieś tam ja koordynowałam ten zbieg, więc też nie odpinałyśmy się z Natalią na 3200, tam gdzie mogłyśmy już po prostu biec osobno, tylko zdecydowałyśmy, że po prostu do tego 2200 będziemy spięte liną i gdzieś tam je podciągnę trochę Natalię, natomiast no to, że ten śnieg topniał, no to przewracałyśmy się milion tysięcy razy, więc to było takie bardzo męczące, bo wyobraź sobie, że robisz krok, zapadasz się, upadasz, wstajesz, robisz krok, to się robi to samo, robisz krok, nagle myślizgasz się, zjeżdżasz na tyłku po prostu kilkadziesiąt metrów, więc starasz się jakoś z tego wydobyć, więc bardzo taka siłowa praca na całym dystansie, więc to zejście, ten zbieg, no, był bardzo męczący. Już w pewnym momencie, właśnie już w sumie było to około 2 kilometry przed tym punktem, gdzie mogłyśmy ściągnąć raczki i po prostu już zacząć biec. Ja naprawdę już miałam tak dosyć tego podnoszenia się i wstawania, już miałam tak, ile jeszcze razy?
Tak, ale miałyśmy założenie, że po prostu robota musi być wykonana jak w wojsku. Tutaj nasz kolega nauczył nas właśnie takiej przyśpiewski czy powiedzenia, więc cały czas jak mantrę sobie powtarzałyśmy, że jesteśmy takimi żołnierzami i mamy do wykonania zadanie, więc nie ma co marudzić, tylko... No i wykonałyście przepięknie. Zresztą drugą ekipą też była polska ekipa z Iwonką Januszyk. No przepięknie. Dla nas tutaj, wiesz, dla nas fanów to po prostu był mega dzień. No. Ale to było niesamowite, bo my w ogóle nie zdawałyśmy sobie sprawy, że dziewczyny są tak blisko, ponieważ właśnie na tej przestrzeni, na pewnej przestrzeni, która właśnie była, gdzie mogłyśmy widzieć właśnie zawodniczki z takiej perspektywy nawet kilometra, my ich nie widziałyśmy, a to już było powiedzmy kilka kilometrów przed metą, więc ostatnie zbieg dziewczyny musiały mieć naprawdę w fenomenalnym czasie, bo przecież różnica na mecie to było 15 sekund, więc no, my nie zdążyłyśmy się tak skończyć cieszyć, a dziewczyny były na mecie i mogłyśmy się cieszyć podwójnie, więc tutaj to już w ogóle to wspaniały moment musiał być. To było coś niesamowitego, w ogóle to my biegłyśmy z Natalią ze świadomością, że jesteśmy drugie. W ogóle to były też takie zabawne, jak wybiegałyśmy na szczyt Margarita Hat i tak sobie myślałam, że kurczę, Solińska, właśnie wbiegasz na 4,5 tysięcznik i jesteś drugą drużyną w całej stawce wśród kobiet. No, całkiem spoko. Więc to było takie no, niesamowite. Dodatko także... na kultowych skyrunningowych zawodach. To już w ogóle, to już w ogóle jakoś było poza mną, więc faktycznie taka świadomość, że dzieje się takiego coś niesamowitego, no dawał do dużego kopa i my naprawdę byłyśmy świadome, że wbiegamy na metę na drugiej lokacie. Mhm. Więc jak przekroczyłyśmy metę, to cieszyłyśmy się właśnie z tego naszego miejsca na podium i wysokiego miejsca. Natomiast Przemek, który był razem z nami, właśnie z Salomona, powiedział nam, że ale wy jesteście pierwsze. Co? Naprawdę? I wtedy taki kolejny wybuch radości, a za chwilę dziewczyny przegryt, więc kolejny, więc tam naprawdę było tyle szczęścia, tyle radości, tyle uśmiechu, tańczyliśmy z dziewczynami, tam właśnie Włosi byli tacy pełni pod wrażeniem, takim ogromnym, że się tak właśnie razem integrujemy i cieszymy i to było takie fajne. O Jezu, super. No dla mnie coś niesamowitego. Też myślę, że takim ważnym momentem dla mnie to była taka świadomość tego, że jestem na takiej pięknej przestrzeni. Jednak panorama z 4,5 tysiąca jest troszeczkę inna niż perspektywa z dwóch. Więc widok Alp w takiej całej okazałości, jeszcze pogodę miałyśmy fantastyczną, no dało do myślenia, że ten świat jest jednak piękny i jest tak stworzony, że możemy z niego po prostu korzystać. I dla mnie ta możliwość, którą stworzyła też Natalia, bo to ona zaprosiła mnie do uczestnictwa w biegu, no dała mi taką świadomość, że naprawdę można w życiu robić rzeczy, których się nawet nie spodziewa, o których nawet się nie śmie marzyć. Bo wydaje mi się, że no, nie miałam takiego marzenia. Mhm. Za odważne dla mnie. Wspaniały. Kolejny dobry człowiek, którego spotkałaś. Zdecydowanie. Tak, zdecydowanie tak. W części 6 Kasia opowie o swoich rytuałach przedstartowych, wrażeniach z zimowego ultramaratonu karkonoskiego. Jeszcze trochę opowie o bieganiu w parze i o planach na przyszły rok. Czy masz jakiś swój przedstartowy rytuał? O jest. Nie wiem. Wiesz, to chyba nie. Ja jestem też w takim ciągłym pędzie, niedoczasie. Mhm. Więc też zazwyczaj na zawody przyjeżdżam na ostatnią chwilę. Zazwyczaj tak, jestem wdzięczna za wszelkie odprawy online, które mogę gdzieś tam pooglądać, bo często kończąc pracę gdzieś tam o tej godzinie 17 czy czasem 18, to jest mi ciężko po prostu dojechać na zawody w odpowiednim terminie, więc też nie jestem zazwyczaj odpowiednio wypoczęta, gdzieś tam nie ma co liczyć na jakiś dłuższy sen, więc chyba nie mam takiego rytuału stricte właśnie poprzedzającego zawody. Natomiast mam taką swoją małą rzecz, którą robię już stojąc na mecie. Mhm. Każdy mój bieg jest dedykowany czemuś, komuś, więc daję sobie po prostu taką intencję, dla której ten bieg biegnę. I są to intencje przeróżne. Od takich mi bliskich, myślę tutaj o takim
takiej opiece nad moją rodziną, ale też o rzeczach, które się dzieją jakoś blisko i które są gdzieś tam trudne. Na przykład chociażby ostatni bieg biegłam w takiej intencji dla osób, które są po prostu niepełnosprawne, ale po wypadkach takich sportowych. Gdzieś tam ten temat mnie najbliżej jakoś dotknął i pomyślałam, że fajnie gdzieś tam z tą myślą biec, że no ja mogę, inni nie mogą, więc fajnie trochę zrobić z tego taką modlitwę. I tak myśleć o nich podczas tego. To też ci daje siłę w trakcie zawodów? Tak. Mhm. Tak, zdecydowanie, bo w momencie, w którym gdzieś tam nie mam energii, czy wydaje mi się, że kolejny krok będzie dosyć trudny i dużym wyzwaniem, no to wtedy przywołuję tą intencję. Mhm. I to nie chodzi właśnie o to, żeby wygrać, zająć się, nie wiem, właśnie miejsce w czołówce, tylko o to, żeby tą swoją słabość przekroczyć, bo inni też mają troszkę trudniej. To bardzo ładne, Kasia. Takie dziękuję. Normalne. Fajne. Nie. Fajne. No, więc... Bardzo fajne. Dostałaś się na Zuka? Biegniesz Zuka w tym roku? Tak. Przepraszam, w przyszłym? Tak. 3 razy biegłam, no tak, udział w zeszłym roku. Wiadomo, jak się skończył Zuk, tak. Oj, tak. To by właśnie wspominając o tych innych biegach, które miały znaczenie, to Zuk miał zdecydowanie duży wpływ na moje postrzeganie właśnie biegów, bo warunki, które były w tym roku na biegu, sprawiły, że ja po prostu pierwszy raz na zawodach się po prostu bałam. Ale tak bałam autentycznie, że strasznie nie chciałam zostać się w tej przestrzeni, w tej zawiei, zawierusze sama. Super było, no co ty. Fajnie było. Nie, no, ale, no tak, tylko ty byłaś pewnie z przodu. No super było. Raczej no, do któregoś momentu było fajnie. Na dole naprawdę nie spodziewaliśmy się. To pewnie też ty miałeś takie wrażenie. Nie wiem, czy tak było, ale na początku faktycznie była zła pogoda, był wiatr, ale na górze to był jakiś no po tak. prostu koniec świata. Był hardcore. Tak, i ja naprawdę bardzo się tam bałam, bo te podmuchy, ten huk, ten brak widoczności był taki przerażający, że w tym momencie to nie ty dyktujesz warunki, tylko te góry pokazują ci, gdzie ty się możesz znaleźć. I to też w kontekście historii Tomka Kowalskiego, dla którego jest tworzony ten bieg, tym bardziej potęgował to, że takie uczucie, że ja naprawdę tak jakby rozumiałam, czy zaczęłam rozumieć, czy mogłam być bliska chociażby w wyobrażeniu tego, jak on musiał mieć ciężko. I naprawdę strasznie nie chciałam tam zostać sama. Podczepiłaś się do kogoś? Tak, do Rafała Bielawy i całej ekipy wokół. Chłopcy biegli najpierw za mną, a później mnie wyprzedzili. Ja pamiętam, że wyciągnęłam na chwilę telefon i nagrałam kilka słów, żeby ludzie widzieli, w jakich warunkach ewentualnie przyjdzie mi zginąć. Pożegnałam się z mamą. Ja żartuję, ale generalnie faktycznie gdzieś tam chciałam, żeby ludzie widzieli, jak to gdzieś tam na górze wygląda. I rzuciłam się pędem w pościg za chłopakami, bo stwierdziłam, że naprawdę nie wyobrażam sobie zostać tam samej, bo widoczność była żadna. Stwierdziłam, że nawigacyjnie to mogę tam po prostu zginąć, tak. więc podbiegłam właśnie do chłopaków i byłam naprawdę przerażona, już miałam taki chyba nawet stan prawie, że taki paniczny. Podbiegłam do chłopaków i powiedziałam, że się boję. I oni odbiegli, więc podbiegłam drugi raz i ten pan złapał mnie za rękę. I to było dla mnie tak ogromnie ważne i istotne, bo ja poczułam, że nie jestem tam sama, że mam wsparcie. No i teraz wiesz, jak na mnie to jest istotne. I dzięki temu po prostu goniłam później za tymi chłopakami ile sił w nogach, więc tam zupełnie starałam się nie odpuszczać. Dopiero w momencie, w którym zobaczyłam tatę Tomka Kowalskiego, to wiedziałam, że już zbliżamy się. No ale jak wbiegłam na metę, to faktycznie łzy takiej ulgi i takiego przerażenia. Moja mama mówiła też, że ona czekała właśnie w schronisku. Mówiła, że jak mnie zobaczyła, to po prostu się przeraziła, bo byłam tak właśnie spięta, przestraszona, taka jakoś zmęczona tą przestrzenią. No, góry pokazały, kto tu rządzi rzeczywiście. Niesamowicie było. Myślę, że ta edycja to przejdzie do historii. Myślę, że tak. Myślę, że te zawody były jednym z trudniejszych wyzwań. Miałam okazję właśnie już 2 razy ukończyć Zuka pełen dystans i zazwyczaj były trudne warunki, tak. bo jej widoczność była mała i właśnie ten wiatr był dosyć intensywny. Nie wiem, ale ja jakoś lubię takie ekstremalne warunki i lubię, jak jest po prostu trudno, bo wydaje mi się, że mimo wszystko gdzieś tam ta głowa moja jest w
jakimś stopniu chyba mocna, no bo tutaj też jakieś rozwiązanie sytuacji znalazłam, tak. I się go trzymałam. No i poza tym człowiek się też uczy i uodparnia na tego rodzaju warunki. Ja na przykład pamiętam, potem leciałem bieg Marduły i słyszałem takie opinie, o Jezu, jak tam wiało na górze. Mówię, co to? Tu wiało? Co ty wiesz, ludzie, o wietrze? Co ty wiesz o wietrze? Człowiek się zmienia i twardnieje człowiek. Ja myślę, że to jest podobny case jak nasi wspaniali biegacze, którzy kiedyś startowali w rajdach przygodowych i tam dostali totalnie, wiesz, w tyłek. Tak. Teraz są, wiesz, no po prostu super mocni, nie do zajechania. I to jest, myślę, że podobna sytuacja, jakbyśmy więcej takich sytuacji przeżywali, to pewnie też byśmy tak twardnieli. W ogóle właśnie a propos rajdów, to co ty na Monterozie przeżyłaś, to wyglądało trochę jak taki, wiesz, jeden z etapów rajdu przygotowego tak naprawdę. Całe to bieganie w parze z Liną i tak dalej, tak. Zespołowe. To wiesz, bardzo, bardzo fajne. Tak, zdecydowanie, wiesz, że tutaj też w bieganiu w parach mam takie doświadczenie, że miałam przyjemność biec rzeźnika właśnie z Kwiatkiem, bo to był nasz gdzieś tam cel taki, który się wysnuł pod kątem naszej przyjaźni. I faktycznie wtedy zmierzyłam się z zaakceptowaniem kryzysu drugiej osoby. I to było dla mnie bardzo trudne. Powiem ci, że... Tak, gdybym myślała o takich największych wyzwaniach biegowych, to myślę, że to byłoby gdzieś tam w czołówce, bo faktycznie niby mieliśmy biec ten bieg zupełnie na luzie, jednak w momencie, w którym ja poczułam, że tak fajnie się nam biegnie, to nie mogłam zrozumieć, dlaczego w takim razie podchodzimy pod tą górę, nie podbiegamy. I naprawdę długo mi zajęło to, żebym sobie to gdzieś tam poukładała w głowie, przewartościowała, że teraz jesteśmy tutaj drużyną razem, że ty masz kryzys, to znaczy, że ja też mam kryzys razem z tobą, a nie, że ty masz kryzys i spowalniasz naszą drużynę. Ale poradziliśmy sobie z tym bardzo szybko, z Kwiatkiem, więc tak jakby już odcisnęj, już sobie gdzieś tam to zweryfikowałam i już biegliśmy po prostu swoje. Ale było trudno. To był trudny bieg. Masz jeszcze ochotę na jakiś inny bieg w parach? Słucham. Może nie będę zdradzać się jeszcze planów, ale na pewno się pojawi. Pojawi się. Tak, pojawi się jeszcze. Zastanawiam się, jaki, który i jak te plany wyjdą w kontekście realizacji, ale jest pewien plan, zamysł, żeby jeszcze taki bieg w parach zrealizować. Myślę, że nawet nie jeden. O, tak. Proszę. Tak, czyli także. Polubiłaś to trochę? Chyba tak. To lubię towarzystwo. No właśnie. Mimo, że dużo gdzieś tam na tych zawodach biegnę sama, ale lubię wyzwania, a bieg w parach jest takim podwójnym wyzwaniem. I wydaje mi się, że to jest też taka ciekawa opcja. Jest, absolutnie. Najciekawsze wyzwanie na przyszły rok. Największe. Najtrudniejsze. Tak, no to twój nie taki mogę najważniejszy. Powiedzieć. Nie możesz widzisz, powiedzieć. No nie mogę powiedzieć, bo to jest może to się wiązać z biegiem w parach, ale na pewno chciałabym i gdzieś tam moim głównym celem w przyszłym roku będzie start w Mistrzostwach Świata, właśnie w Ultra Sky. Gdzieś poczułam, że dobrze się sprawdzam w biegach Sky, ale takiej wersji dłuższej, gdzie faktycznie wchodzi też ta wytrzymałość i głowa. I właśnie one będą rozgrywane podczas Buff Epic Trial w Hiszpanii. Oczywiście najpierw muszę się zakwalifikować więc to będzie gdzieś tam uwarunkowany ten mój start. Natomiast na pewno będzie to wydarzenie sezonu, przynajmniej tej pierwszej części. Bardzo chciałabym tam pobiec. Wiem, że jest cholernie trudno, więc nie mogę się doczekać, żeby tam pobiec. Ale jeszcze brakuje mi takiej trochę wisienki na torcie, więc myślę, że jestem gdzieś tam na etapie poszukiwań i dogrywania takich jeszcze większych challenge, że tak powiem. A powiedz, masz jakąś chrapkę na Golden Trail Series, żeby tam wystartować i coś powalczyć?
Wiesz co, no te zawody wszystkie, które są, składają się na Golden Trail Series, tak, są niesamowite, są przeciekawe, one są wyjątkowe, każdy z innej perspektywy, więc na pewno udział w którymś z zawodów byłby super przygodą. Nie planuję startować przynajmniej w tym roku całej serii. Po pierwsze uważam, że jeszcze nie jestem do tego przygotowana, bo to są faktycznie zawody na najwyższym światowym poziomie, więc żeby tam stanąć na linii startu tak świadomie, to chciałabym po prostu czuć, że jestem już na tym etapie przygotowań, gdzie mogę się po prostu pościgać, ale fajnie gdzieś tam też sprawdzić się, tak? Gdzie się jest, gdzie się chce być, podejrzeć, jak inni to robią. Zresztą ja przygodę z zagranicznymi biegami zaczęłam dopiero w tym roku, więc gdzieś tam jestem jeszcze świeżynką w tych górach poza naszym krajem. Ale bardziej mnie też ciekawi seria skyrunningu, więc bliżej mi było wpleść zawody z tej serii niż z Golden. Jasne. Ale zobaczymy, bo to też myślę, że właśnie może poznam ludzi, którzy jednak mnie jakoś zaprowadzą w innym kierunku. To wszystko się zmienia. Gdzie ja myślałam, że będę startować w jakiejś materacie, co nie? W grani. Kasiu, dziękuję Ci strasznie za rozmowę. Rozgadaliśmy się trochę, ale to chyba fajnie, co? Maciek miał tutaj do nas dołączyć. No. Ale nie dołączy chyba, bo nie już wiem. Gadamy, zobacz, godzinę 40, jest 22:45. O mój Boże. No, musimy iść spać, a ja wracam do Warszawy. Znaczy Wy musicie iść spać, a ja wracam do Warszawy. Także no, sorry Maciek, następnym razem. Tak, Maciek, dla Ciebie w takim razie osobny podcast. Dokładnie. Przyjadę jeszcze na kolację do Was. Dokładnie, ale tak. Chciałam powiedzieć wtedy ze śniadaniem, ale może na źle zabrzmieć. Ale możesz przyjechać w towarzystwie małżonki. Tak, nie, przyjadę sam. Jestem grzecznym chłopcem. Dobrze. Nawet z własną karimatą i tutaj śpiworem. Kanapa się rozkłada. Wow. Jest dosyć spora. Ja prasowałam pościel, tak jak Maciek wspominał, więc... Bardzo chętnie, jest u Was bardzo miło. No to bardzo się cieszyłam. U nas otwarta chata, więc zapraszam. Dobrze, zapytałbym, jak się poznaliście, ale to już jest temat na inny podcast. No i seria romans. I seria romans. Dziękuję Ci, Kasiu, strasznie. Pozdrawiam Cię. To jeszcze nie koniec. Za chwilę Kasia opowie o zawodniczkach, które inspirują ją najbardziej. Poczekajcie. Tymczasem chciałem Wam bardzo podziękować, że słuchacie Black Hat Ultra. Podcast zdobywa coraz większą popularność również dzięki Wam. Dzięki temu, że wspieracie go swoją aktywnością w social mediach i dzielicie się ze znajomymi nowymi odcinkami. To dzięki Waszej aktywności podcast ma szansę trwać dalej i się rozwijać. Nie wiem, czy wiecie, ale podcast Black Hat Ultra ma już swoje dziecko, Black Hat Ultra Team. Na łamach tego drugiego podcastu prezentuję historie opowiedziane i nagrane przez Was. Być może będzie to jeden z tych momentów, kiedy usiądziecie i zastanowicie się, dlaczego biegacie, co jest dla Was ważne, jak o tym opowiedzieć w ciekawy sposób. Myślę, że wszyscy chętnie Was posłuchają. Aby zacząć, napiszcie do mnie maila na adres ultra@blackhatultra.pl. A teraz już przed Wami ponownie Kasia Solińska. A powiedz, czy jest ktoś, kto Cię bardzo inspiruje z zachodnich biegaczy? Może też z polskich? Czy masz jakiś taki kogoś, na kim się wzorujesz, kogo obserwujesz, kogo lubisz bardzo? Tak, to może najpierw wspomnę od naszych regionalnych zawodników, bo moją niezwykłą inspiracją jest Magda Łączak. No, po prostu jest mi do niej blisko pod kątem podejścia właśnie do biegów ultra. Ona jest też taka bardzo skupiona, bardzo pracowita. Mało jej gdzieś tam w sieci, a jak jest na zawodach, to po prostu jest taką bombą. Naprawdę jest niezwykła. Miałam okazję też ją poznać po prostu teraz tak osobiście w tym roku, więc też prywatnie jest bardzo taką ciepłą i otwartą osobą. Wszystko jest takie spójne w niej i bardzo, bardzo mnie inspiruje jako zawodnik. Gdzieś tam też siebie widzę w takich coraz dłuższych biegach. Może jeszcze nie w tym sezonie, ale wybierając w przyszłości gdzieś tam można powiedzieć moją ścieżkę, w której pewnie bym się odnalazła, no to już takie długie, długie biegi, więc bardzo chętnie obserwuję Magdę i mocno za nią trzymam kciuki, więc na przykład w Hiszpanii było cudownie stać na mecie i czekać na to, jak przybiegnie i cieszyć się razem z nią, bo to niezwykłe wydarzenie.
a później być z nią na cześć. To zawsze tak się zaczyna, że widzisz tych swoich, gdzieś tam te osoby, które podziwiasz tutaj w gazecie, tutaj na Facebooku, to na Instagramie. I myślisz, wow, ale super, są takie nieosiągalne osoby, a później jesteś z nimi po prostu kumplami i to jest cudowne. Natomiast zagranicznych osób, no to w tym roku myślę, że taką moją uwagę przykuła Courtney Water, tak? I to nawet nie chodzi o jej sukces na UTMB, ale też wcześniejsze biegi. I zaczęłam też właśnie bardziej szperać w sieci, szukać filmików, tak? Salomon też ma świetne produkcje, więc fajnie było pooglądać te jej wyzwania. Jest też taką osobą po prostu, która to kocha, która robi to tak naturalnie i jest tak naturalna w tym środowisku i ceni ludzi i tak ich lubi i tak się uśmiecha. I wydaje mi się, że poniekąd jest mi taka bliska, taka, to jak ja ją widzę, wydaje mi się, że mogłybyśmy się dogadać. Jejku, biegniesz z Courtney w przyszłym roku coś. Nie, nasz tak nie. Ale dzięki za pomysł. To by było coś. To by było coś. No myślę, że... Kurczę, dobry pomysł. Dzięki, Kamil. Spoko. Do usług. Chociaż wiesz, musiałabym jeszcze trochę pobiegać po tych górach, żeby z nią wytrzymać na jakieś setce albo 150. No ona na długich dystansach jest mega mocna rzeczywiście. Tak. Dokładnie. No, to jest. Ale wiesz, pod górkę mogłabyś mieć szansę. Mówisz? No to super. Mogłabyś mieć szansę. Kiedyś może. A czy nie kiedyś? Na pewno się wybierzemy razem z Courtney na trening. Bankowo. Ja też tak uważam. Nie, bardzo się cieszę. Myślę, że teraz nam też będzie bliżej. No, super. Będzie bliżej. Te słowa kołatały się w mojej głowie. Nie wiedziałem, co Kasia miała na myśli. Ale teraz już wiem. Tylko, że wam nie powiem. Dowiecie się w styczniu. Dzięki i buźka. Podcast przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie, Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i social media. Specjalne podziękowania dla Manuela Uribe, który wykonał zdjęcie Kasi specjalnie na potrzeby podcastu.